Jesteśmy na ujęciu wody w Rozkoszy, gdzie aktualnie trwa modernizacja tego ujęcia i przygotowujemy się do zasilenia większej ilości miejscowości własną wodą. Ta modernizacja była wymuszona, czy to jest tak, że po prostu gmina na tyle się rozwija, że trzeba po prostu rozbudowywać sieci i możliwości nawet dostarczania wody? Jednym z najważniejszych zadań własnej gminy jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną. Dlaczego jest to najważniejsze zadanie? Bowiem bez wody żaden żywy organizm nie jest w stanie długo przetrwać, ani człowiek, ani zwierzęta, a ani nawet rośliny. I w większości do tej pory woda jest zakupowana w gminie Biała Podlaska od zewnętrznych dostawców i postanowiliśmy w ubiegłym roku dokapitalizować naszą spółkę Gminny Zakład Komunalny kwotą prawie 3,5 miliona złotych i zobowiązać spółkę do modernizacji własnego ujęcia wody, żeby uniezależnić się od dostawców zewnętrznych. I dzisiaj właśnie znajdujemy się na tym ujęciu, gdzie trwa ta modernizacja. Pan skarbnik na pewno tą modernizację obserwuje. Na jakim etapie jesteśmy? Co zostało już zrobione? Co przed nami jeszcze? Aktualnie zamontowane zostały zbiorniki wyrównawcze na zewnątrz. Rozbudowany został budynek, w którym znajdują się pompy. No jeszcze dużo prac jest przed inwestorem, którym jest dzisiaj Gminny Zakład Komunalny, a wykonawcą firma zewnętrzna. Zakupione są również zbiorniki na wodę, które znajdują się na zewnątrz, czekają na zamontowanie. Czy również z tą modernizacją wiąże się rozbudowa sieci? Tak, ta rozbudowa i modernizacja stacji ujęcia wody w Rozkoszy niesie ze sobą dużo pozytywnych cech. Po pierwsze, poprawi się jakość wody, która jest dostarczana do mieszkańców dzięki zastosowaniu nowocześniejszych, lepszych urządzeń do filtrowania i uzdatniania mechanicznego tej wody. Po drugie, zwiększy się wydajność stacji uzdatniania wody i dzięki temu będziemy mogli uniezależnić się od zewnętrznych dostawców i tą wodę przesyłać do miejscowości Rakowiska, Rozkosz, Cicibór, Chród, a dalej poprzez Grabanów, Woskrzenice, Kaliłów i aż nawet do Husinki. Po trzecie, będzie większe bezpieczeństwo dostaw tych wody, ponieważ po modernizacji te urządzenia będą nowsze, wydajniejsze, będą stosowne zabezpieczenia, które pozwolą w przypadku na przykład odcięcia prądu na zasilanie własnym agregatem. Po czwarte, ta modernizacja ujęcia wody przyczyni się również do poprawy efektywności kosztowej, bowiem woda zakupowana od dostawców zewnętrznych jest droga, a my ją przesyłając musimy jeszcze dołożyć własne koszty administracyjne. Teraz, kiedy będziemy mieli własną wodę, tańszą, która jest z pokładów trzeciorzędowych na głębokości 85 metrów nawet, ta woda będzie dużo tańsza i spróbujemy zatrzymać wzrost cen, który cały czas następuje i związany jest z różnymi czynnikami, z inflacją, z podwyżką cen prądu. No i piąta rzecz, która jest bardzo ważna, dzięki temu ujęciu wody będziemy mogli spełnić normy i unijne, i krajowe, które są coraz bardziej wyśrubowane. No a niestety instytucje zewnętrzne cały czas nas badają i sprawdzają. Prezesa zapytam, Gminny Zakład Komunalny, ile tej wody dostarczamy, jak długa jest sieć, o ile mamy te informacje teraz w głowie? I może pana prezesa zapytam, bo to do was docierają te pierwsze wyniki badań, bo ta woda przecież jest co jakiś czas badana. To jest zdrowa woda. Zdrowa woda z tego ujęcia jest wodą zdrową, także, bo biorąc pod uwagę, oczyszczamy wodę tylko pod względem mechanicznym, czyli napowietrzamy i odżelaziamy i usuwamy mangan, zawartość manganu. Także nie ma jakiegoś chemicznego uzdatniania. Także woda ta, która w tej chwili pochodzi z tego ujęcia, tak jak pan skarbnik powiedział, jest to ujęcie pokłady trzeciorzędowe, dwie studnie o głębokości odpowiednio 85 metrów. Zostało wykonane jeszcze przez Państwowe Gospodarstwo Rolne w Rozkoszy w latach 80. Cechowało się z tym, że zaopatrywało tylko gospodarstwo rolne Rozkosz plus mieszkańców tej miejscowości. Natomiast w chwili obecnej jest podpięte 9 miejscowości na terenie naszej gminy, skąd podawana jest woda.
Bolączką tego ujęcia był brak zbiorników wyrównawczych, które obecnie montujemy. Powodowało to, że woda, która przeszła proces napowietrzania oraz odżelaziania i odmanganiania, podawana była bezpośrednio do sieci. Stwarzało to takie warunki, że woda była bardzo nagazowana, a natomiast zamontowanie tych zbiorników spowoduje to, że woda zostanie odgazowana w zbiornikach i będzie podawana bezpośrednio ze zbiorników już do sieci, a nie bezpośrednio ze stacji. Ale te zbiorniki również pomagają nam w jeszcze jednym problemie. Zbyt duże użycie wody godzinowo, wieczorami, dobą ranną w ciepłe, gorące lato. Te zbiorniki wyrównawcze zabezpieczają nam moc podawania tej wody do wodociągu. Tak jest. Dobrze pan redaktor zauważył, bo to są dwa zbiorniki po 200 metrów sześciennych każdy. Jeżeli będą naprzemiennie zabezpieczane, znaczy nabijane tą wodą, jeżeli wyczerpie się jeden, no to drugi jest w rezerwie, będzie podawać, a natomiast stacja będzie uzupełniała już opróżniony zbiornik, czyli mamy ciągłość dostawy wody i przy okazji niższe ciśnienie na samej stacji przy tłoczeniu tej wody. Nie będzie potrzeba utrzymania na takim poziomie wydajności tych pomp, tylko będzie to zmniejszone ciśnienie w sieci praktycznie. Bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Na jakim etapie jesteśmy tutaj? Już pytam pana skarbnika, ale pana zapytam właśnie, kiedy ten koniec, kiedy ta stacja zacznie pracować już normalnie? W wyniku przetargu i rozstrzygniętego, który został w tamtym roku ogłoszony, wygrało przedsiębiorstwo Józefa Skórskiego z Białej Podlaskiej, który specjalizuje się w modernizacji ujęć wody między innymi. Te ujęcie, które on modernizuje dla nas, to jest 25. ujęcie w jego karierze zawodowej. Także ma doświadczenie. Planowany termin zakończenia inwestycji to jest listopad bieżącego roku. I mam nadzieję, że termin zostanie dotrzymany, bo biorąc pod uwagę i obserwując to, co dzieje się na placu, zostały zamontowane zbiorniki. Czas oczekiwania też trwał kilka miesięcy. One już są od środka wykończone. Pozostaje tylko przeprowadzenie próby szczelności i ewentualnych już prac na zewnątrz. Wszystkie prace ziemne, które miały być wykonane na tym ujęciu, zostały praktycznie w 75% wykonane. Do przebudowy został jeszcze szacht jednej studni głębinowej. Po prostu schodzimy ze starego takiego, tak jak wcześniej było wykonane, że ona studnia była w kręgach i obsypana ziemią w celu zapewnienia izolacji, natomiast przechodzimy już na wyciągnięcie pomp ponad teren. No to wygląda w takiej zabudowie ładnej z ogrzewaniem. Także zmieni się też jakość dostępu do samych urządzeń dla obsługujących tę stację. Podsumowując, tak jak już wspomniałem na wstępie, zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest jednym z najważniejszych zadań własnych gminy i to zadanie gmina powierzyła spółce, Gminnemu Zakładowi Komunalnemu z siedzibą w Czosnówce, którego stuprocentowym właśnie jest udziałowcem gmina. I to spółka w imieniu gminy realizuje to zadanie.